Tak, ja. A, dobrze mnie załatwił. Szymon Wajer, przed Galofen 32, witam serdecznie. Witam. Szymon, wczoraj rozmawialiśmy z Pawłem Jóźwiakiem w audycji Jurasówka i wypomniałem twoich followersów, jest ich 1000. A napomknąłem dlatego o tym, ponieważ no pay-per-view, jak wiemy, trzeba sprzedać, a ci followersi bardzo w tym pomagają. Zastanawiałeś się nad tym, żeby to troszeczkę podkręcić, pomóc organizacji, no bo skończyły się czasy, gdzie sam sport i wasza ciężka praca się w 100% bronią i to wystarcza, aby przyciągnąć kibiców przed telewizorem. No ja dodam, że niestety skończyły się te czasy, gdzie sam sport nie przyciągnie polskiego kibica przed telewizory. No niestety, no, gdzieś tam w Stanach i w innych krajach sportową rozpiską jesteśmy w stanie przyciągnąć tych kibiców przed telewizory. W Polsce no niestety nie jesteśmy w stanie i, no, i statystyki to pokazują. Myślałem o tym, ale jeszcze teraz ja chciałem się skoncentrować na przygotowaniach, żeby do tej walki być gotowy fizycznie i mentalnie. Już tutaj gdzieś tam zaczynaliśmy rozmowy z firmami, które po prostu się tym zajmują, no bo ja chcę się od tego odciąć, chcę sobie po prostu chcę pracować ciężko na sali treningowej, a nie w mediach. W takim razie jak wyglądała ta praca na sali treningowej? No bo no wszyscy wiedzą, że no Tessie Lahr to była jedna półka, teraz jest półka wyżej Edson Oliveira. Wiadomo, jaki jest twój cel, odzyskać ten pas, o który walczyłeś, no i nie udało się i wyglądało tak, jak wyglądało. Więc jak mocno, jak dużo jest tego ognia, jak jest dużo tego głodu, jak mocno to były przygotowania? No bo obstawiamy, że szykujesz się na wojnę, nie odpuścisz mu nawet na minutę. Ale tak, no jestem dobrze przygotowany, do tej walki na 3 rundy. Przygotowania przebiegły zgodnie z planem, taki jak założyliśmy wspólnie z trenerami. Ednaldo jest wymagającym przeciwnikiem. Tutaj porównałbym go do Oliego Thompsona, nawet nie wiem, czy nie półkę wyżej. Zresztą nie mi to jest oceniać. Traktuję go bardzo poważnie i wiem, że też jest gotowy do tego pojedynku i damy naprawdę fajną walkę, która się będzie kibicom podobała. Czy jak uda mi się wygrać, może tak powiem, czy stanę do walki o pas, tego nie wiem. No, teoretycznie jest to eliminator i po prostu Oli Thompson zgodził się walczyć o pas, w obronie pasa z zwycięzcą tego pojedynku. Ja nie mam jakiegoś takiego oparcia, chcę po prostu się rozwijać, chcę mieć fajne wyzwania, chcę toczyć dobre pojedynki i pojedynek z Oliveira mam nadzieję, że taki będzie. I później, czy to będzie Oli Thompson, czy to będzie ktokolwiek inny, nie ma to już dla mnie żadnego znaczenia. Ja po prostu chcę walczyć, chcę zachować ciągłość tych pojedynków i chcę dawać dobre pojedynki i się rozwijać. Bodajże w trailerze powiedziałeś, że teraz walczy inny Szymon Bajor, więc jak mógłbyś powiedzieć, na czym ta zmiana dokładnie polega, że inny zawodnik będzie wchodził? Fizycznie jest całkiem podobnie jak do walki z Oli Thompsonem. Niestety tutaj w walce z Oli mnie zagrało wszystko tak, jak powinno. Fizycznie byłem w mega formie. Nie wiem, czy teraz jestem w takiej, jak byłem wtedy. Podejrzewam, że tak, ale to już było pół roku temu i miałem świetną formę i wytrzymałościowo byłem gotowy na te 5 rund. Sparring partnerzy też chwalili, że po prostu w takiej formie jeszcze mnie nie widzieli. Walka z Oli Thompsonem trwała, nie wiem, 20-30 sekund i było po walce, tak? Dlatego tutaj postawiłem, że no jednak fizyczność to nie wszystko, to robotę za nas nie zrobi. Jest to owszem bardzo ważny element fizyka i technika podczas tych pojedynków, ale w głowie też musimy sobie wszystko poukładać. Ja najwidoczniej nie byłem do tego pojedynku w ogóle gotowy i starałem się to jakoś po tej walce z Oli Thompsonem w głowie wszystko poukładać i mam nadzieję, że mi się to udało i już będę mógł pokazać to publiczności w sobotę. Wspomniałeś o swoich sparring partnerach i to mnie właśnie ciekawi, bo waga ciężka to jednak jest trochę niewdzięczna, bo mało jest zawodników. Z kim masz okazję się przygotowywać do walki? Mało zawodników ciężkich, a tym bardziej mało z takim zasięgiem, jaki właśnie ma mój przeciwnik, mój sobotni przeciwnik Oliveira, no bo ma 2 metry wzrostu, ciężko jest tutaj znaleźć ciężkiego dwumetrowego zawodnika w moich okolicach. Miałem tutaj fajnych chłopaków z Rzeszowa, z mojej miejscowości, gdzie wspólnie miałem przyjemność z nimi ćwiczyć i techniki i po prostu później się wysparować. Przyjeżdżał też zawodnik Fighting Club Night, Paweł Biernat, który też ma blisko 2 metry wzrostu i stylem nawet przypomina trochę Oliveira. Byłem też w Zakopanym, gdzie tam też znaleźliśmy jednego wysokiego zawodnika,
zawodnika. Gdzie... Chodziło mi głównie o sprawdzenie zasięgu, tak? Bo jak na co dzień sparuję z zawodnikami, którzy mają 1,80 m, nawet 1,90 m i te ciosy nie dochodzą, ja widzę te ciosy i one nie dochodzą, to przy takim dwumetrowym niestety głowa mi może odskakiwać do tyłu i chciałem po prostu się przyzwyczaić do tego zasięgu. Ciężko było znaleźć zawodnika stylem odpowiadający do mojego przeciwnika, ale po prostu wzrostem udało się takich znaleźć i mam nadzieję, że jestem z tym zasięgiem oswojony. Czyli te warunki, rzeczywiście, bo jeszcze na chwilę przy nich zostańmy, twojego rywala, to jest rzecz, jak rozumiem, tutaj, z którą najbardziej zmagałeś się, tak to nazwijmy, w czasie tych swoich przygotowań. Tak, tak, głównie na tym mi właśnie zależało, żeby znaleźć takiego wysokich sparring partnerów i żeby oswoić się z tym zasięgiem. Bo... Miałeś kiedyś okazję walczyć z kimś takim? Albo sparować, przygotowywać się? Tak, tak. Miałem zawodników wysokich, miałem Jędrzeja Maćkowiaka, Marcin Sianów też nie był niski. Jest to specyfika walki z kimś takim. Tak, miałem przyjemność walczyć z wysokimi przeciwnikami i czasami się wygrywało, czasami się przegrywało, jak to w sporcie. Sparring partnerów też się udało znaleźć wysokich, tak jak powiedziałem, niekoniecznie przypominających technikę walki mojego przeciwnika, ale myślę, że z tym zasięgiem jestem oswojony i nie zrobi to na mnie jakiegoś większego znaczenia już w sobotę. Widzę, że z jednej strony gdzieś tam skupiona na tym pojedynku jesteś, z drugiej strony za bardzo też nie chcesz wracać aż tak bardzo do przeszłości. Te twoje wszystkie perypetie związane z walkami o pas, z eliminatorami, z tym, co się wydarzyło, jak rozumiem, to gdzieś tam nie stanowi, nie siedzi w tyle głowy, że już raz się nie udało, że raz gdzieś to podejście okazało się spalone. Teraz podchodzę trochę inaczej do tematu. Ja chcę być, tak jak powiedziałem, chcę z każdego dnia być lepszym zawodnikiem. Każdego dnia, gdy wychodzę z klubu, chcę mieć satysfakcję z tego treningu, który wykonałem. Chcę być lepszym zawodnikiem, chcę mieć fajne wyzwania. Uważam, że Oliveira jest fajnym wyzwaniem, fajnym nazwiskiem i mocnym wyzwaniem. I ta walka na pewno będzie dobra. Nie podchodzę do tego tak, że muszę po prostu stoczyć ten rewanż z Oli Thompsonem. Oli Thompson pokazał mi, w którym miejscu jestem właśnie tego dnia. Tak jak powiedziałem, fizycznie były mega przygotowania, ale mentalnie była dziura w głowie. Pokazał mi to, udowodnił. Ja mu za to bardzo dziękuję. Myślę, że się odbudowałem psychicznie i właśnie to on stworzył nowego Szymona Bajora. Do tego jeszcze podpytam, to mentalne przygotowanie, gdzieś to zapychanie tej dziury, żeby tam za długo tam nie wiało, to ktoś pomagał ci specjalnie w tym? Tak, nawiązałem współpracę z trenerem mentalnym Nori Koczarian, którego serdecznie pozdrawiam. Myślę, że jego starania przyniosły efekty. Nie myślę, jestem pewny, że jego starania przyniosły efekty. Było widać to w walce właśnie ostatniej z Tassilo i mam nadzieję, że będzie to też widać pojutrze. To co, to niech będzie widać w takim razie. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.